Dzień dobry Państwu. Dzisiaj na naszym pokładzie gościmy fantastyczną osobę, Alinę Adamowicz. Senior menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem. Założycielka Stowarzyszenia Akademia Pozytywnych Kobiet, integrującego współczesne kobiety, które chcą podnosić swoje kompetencje w życiu zawodowym, prywatnym. Terapeutka pracująca w nurcie psychologii pozytywnej, trenerka, certyfikowany coach, prowadzi najpopularniejszy w Polsce profil terapeutyczny na Instagramie Alka Positive. Cześć Alu. Cześć Lauro. Witam Państwa. Dziękuję za takie piękne przedstawienie. No Alu, nie mogło być inaczej. Jest jedno takie magiczne słowo, do którego wszyscy dążymy. A nie ma recepty. Nie ma recepty i każdy poszukuje jej na swój sposób, tak jak potrafi. To słowo i treść, która za nim idzie, to szczęście. Powiedz, kochana, jaka według Ciebie, czy jest recepta na to szczęście? Czy warto go szukać i tracić na to czas? Bo być może nie. Na życie nie ma gotowej recepty. Tak jak w książce kucharskiej, przepis, zrobię tak, tak i tak. No nie. Szczęście to jest stan umysłu. To są stany, tak, które przychodzą i odchodzą. Jednak każdy z nas dąży do szczęśliwszego życia. To jest takie nasze naturalne prawo i takie pragnienie. I to też niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, czy wierzymy, czy nie wierzymy, ile mamy lat, chcemy być szczęśliwi. Bo zobacz, przy każdej uroczystości, imieniny, urodziny, ślub, życzymy sobie nawzajem dużo szczęścia. No właśnie. I dużo szczęścia. Ale co za tym szczęściem idzie? Często jest tak, że my się tego szczęścia nie uczymy. Bo kto nas miał tego nauczyć? Ani w szkołach, ani na studiach, ani w takim życiu codziennym gdzieś tak pędzimy, że trudno nam się zatrzymać i pomyśleć, czy ja jestem szczęśliwa? Czym dla mnie jest szczęście? Mógłby ktoś powiedzieć, o to jakieś brednie szczęście. No ale zobacz, Lauro, jednak wielcy myśliciele od tysiącleci mówią o tym szczęściu. Tak. Zajmują się tym tematem. W Danii powstał Uniwersytet Szczęścia. Tam jest profesor, który naucza młodych ludzi, jak być szczęśliwym. Dla mnie szczęście, tak jak wspominałam, to stan umysłu. Bo nie możemy być ciągle szczęśliwi, od rana do nocy ciągle się cieszyć. Nie, to są stany. Jestem szczęśliwa, bo coś fajnego zrobiłam. Jestem szczęśliwa, bo dostałam awans. Jestem szczęśliwa, bo moje dziecko spełniło swoje marzenie. To są stany. Słuchaj, jak wypracować, bo w tej gonitwie, w tym pędzie, tak jak zauważyłaś, który nas pochłonął, jak znaleźć w tym wszystkim receptę na to, żeby te stany ciut wydłużyć, żeby one trwały, słuchaj, nie sekundę, żeby ta euforia, która nas ogarnie na przykład z powodu fantastycznego pomysłu, nie wiem, projektu, jakiegoś dobrego momentu, który nas spotkał, jak w momencie, kiedy ich nie ma, no bo tak też jest, prawda, że czasem jest dłuższy czas taki, że tych momentów brakuje. Jak w sobie wykrzesać, znaleźć taki sposób na to, żeby poczuć ten spokój i łapać to szczęście, tak wiesz, w drobnych momentach, które być może nawet nie zwróciłyby naszej uwagi? W życiu jest tak, że raz płaczemy, raz się śmiejemy, tak? Nikt z nas nie jest non-stop szczęśliwy, no bo tak się nie da. Szczęście dla mnie to jest coś takiego, że ja potrafię się cieszyć z tych małych rzeczy, które mnie otaczają. Z tego, co osiągnęłam, w jakim momencie jestem. Czasami nie są to fajne zdarzenia, tylko i wyłącznie takie pozytywne. No nie. Niepowodzenia, nasze porażki też wpływają na nasze szczęście, bo to są dla mnie takie ogromne lekcje życiowe. Z moich niepowodzeń mogę wyciągnąć niesamowitą lekcję dla siebie. I tego uczy optymizm. Taka potęga nienegatywnego myślenia. Czyli to jest taka technika, która daje mi, że ja z moich niepowodzeń mogę wyciągnąć taki styl wyjaśniania mojej rzeczywistości, który mnie nie zblokuje i który da mi takie poczucie zadowolenia. Czyli tak, mam, powiedzmy, spotkało mnie niepowodzenie w życiu. Nie traktuję go jako coś złego, tylko jako lekcję, tak? To jest moja lekcja, z której mam wyciągnąć wniosek. I iść dalej, do przodu. Tak, i tego można się nauczyć dzisiaj, bo nauka dowodzi, że mózg jest w nas plastyczny. Jest pan, który dostał Nagrodę Nobla za tą właściwość. Nazywa się neuroplastycznością mózgu. To tak w skrócie, to czego się nauczyliśmy, możemy się oduczyć. Martin Seligman jest prekursorem psychologii pozytywnej i on udowodnił,
a robił to przez lata. Dostał potężne środki finansowe na ogromne badania naukowe i udowodnił, że optymizmu można się nauczyć. I to nie jest taki optymizm, że ja się cieszę od rana do wieczora. Taki amerykański, tak? Jakby wyszło ze szkółki niedzielnej szczęśliwych wydarzeń. No nie. To jest właśnie to, czy ja potrafię wyciągnąć dla siebie to, co mnie spotkało w życiu. Ja też doznałam różnych negatywnych przeżyć, różnych traum, przeszłam różne traumy, ale z nich wyciągnęłam odpowiednie lekcje i dzisiaj jestem taką kobietą, którą teraz jestem. I tak. Czyli właśnie... cudowną, Alo, jesteś cudowną. Spokój bije od ciebie absolutne, można powiedzieć, szczęście, czyli twoja recepta się sprawdza. Wiesz, i to ode mnie zależy, bo to jest moje życie, mój wybór i moja decyzja, jak ja sobie wyjaśnię to, co mi się przydarzyło. Często kobiety, z którymi ja rozmawiam i wspieram ich z całego serca po jakichś rozstaniach, po rozwodach czy po różnych traumatycznych zdarzeniach, mówią do mnie: jestem beznadziejna, jestem do niczego, nie nadaję się, jestem okropna, nie lubię siebie, jak zwykle nic mi się nie udaje, zawaliłam. A okazuje się, że niejednokrotnie ona skończyła studia prawnicze, jest fantastycznym lekarzem, świetnie wychowała dzieci, a jednak małe zdarzenie w życiu tak przysłoniło jej światopogląd na jej osobę, że ona już nie widzi jakiegoś światełka w tunelu. I wtedy jak pokazuje: ale zobacz, jesteś świetną kobietą, zrobiłaś to, to i to, masz takie cechy niesamowite, mocne strony, zalety, walory. Możesz. Wiesz, nie masz też takiego poczucia, że my żyjemy w takim społeczeństwie, które no, wychowało nas, kobiety, na bardzo krytyczne wobec siebie. Polkom nie jest łatwo funkcjonować w społeczeństwie. Jesteśmy właśnie bardzo skryte, jesteśmy mocno krytyczne, jesteśmy, wiesz, samobiczujemy się często, tak? Z powodu, tak jak powiedziałaś, no, czasem wcale niedużej porażki życiowej. Ale to powoduje, że potem zupełnie gdzieś tam gubimy krok i nie jesteśmy w stanie zrobić nowego. Czyli tak naprawdę warto się zastanowić nad tym, tak, że żeby może codziennie mówić sobie coś przyjemnego. Na pewno, Laura, słyszałaś, że my, Polki, jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o samoocenę. To pokazują straszne statystyki Światowej Organizacji Zdrowia. My się nie lubimy. Po prostu, jak wyglądamy, no za wszystko. Zawsze znajdziemy w sobie coś takiego, co no jest na nie. Mogłam lepiej, szybciej. Szkoda, bo jak rozmawiam właśnie z dziewczynami, z kobietami w różnym wieku, to są, my jesteśmy mistrzyniami świata, ja uważam, my potrafimy wszystko. Przybić gwoździa, ugotować, zająć się domem, teściami, dziadkami. Przeorganizować całe życie, kiedy jest taka potrzeba, tak. Przenieść meble, wiesz, zorganizować życie tak naprawdę dla całej rodziny. Ale bardzo, tak jak powiedziałaś, bardzo krytycznie myślimy wobec siebie. I szkoda, bo warto siebie polubić, bo od tego trzeba zacząć, od polubienia siebie. I to nie jest egoizm, że ja nagle tutaj zacznę dbać o siebie i jak to? No tak to, ale na tym skorzysta cała rodzina, bo jak ja będę szczęśliwa, będę zadowolona z siebie samej, skorzystają na tym moje dzieci, mój mąż, mój partner, moja rodzina. Jakiś czas temu, kiedy rozmawiałyśmy, bo muszę tutaj się przyznać, że często z Alą mamy okazję rozmawiać, mamy wspólne projekty, między innymi Akademia Pozytywnych Kobiet będzie cała dla Was w pełnym swoim składzie na kongresie The Art of Tomorrow w przyszłym roku. I często mamy okazję rozmawiać, w związku z tym pamiętam naszą rozmowę, kiedy powiedziałaś, że zmieniają się trendy, że jakby teraz kobiety przestają jakby dążyć do tego, że szukać tego szczęścia w karierze, nie wiem, w drogich samochodach, w superciuchach, w markach, nie wiem, w bywaniu na salonach, że idzie to w zupełnie inną stronę, a mianowicie w poszukiwaniu świętego spokoju. Tak, słuchajcie, często zadaję na moich sesjach pytanie: co jest dla ciebie najważniejsze w życiu teraz? O czym marzysz? No, jedna osoba mówi: święty spokój jest dla mnie najważniejszy. Marzę o spokoju. Ja uważam, że za chwilę będziemy bardzo mocno walczyć o ten spokój. To będzie taki nasz dar, taki spokój wewnętrzny, taki spokojny umysł. Bo nie wiem, czy wiesz, też byłam na jednym takim szkoleniu i dowiedziałam się, że kiedyś człowiek przez całe życie miał tyle informacji, co takie jedno czasopismo. Taki dwutygodnik, miesięcznik. A dzisiaj zobacz, mamy 80 tysięcy myśli w ciągu dnia. Jesteśmy przebodźcowani. Dzisiaj to dla prawda. Równowagi trzeba troszeczkę wystopować, zatrzymać się, ale to jest dla naszego zdrowia.
To nie jest tak, że ja tak mówię, tak mówi nauka. Ale wiesz, to jest bardzo trudne, dlatego że żyjemy w takich czasach, gdzie rzeczywiście, wiesz, nawet jak próbujesz o niczym nie myśleć, to atakuje cię, wiesz, z telefonu informacja. Za chwilę słyszysz albo jedziesz autem 1000 billboardów, tak? Tu nagle podświetla ci się, zanim zdążysz właściwie wypowiedzieć myśl, a już widzisz, czego tak naprawdę chcesz, bo decyduje za ciebie reklama, którą widzisz i która jest praktycznie no, pod ciebie szyta. To jest niebywałe. Tak, ale słuchaj, to też jest mój wybór. Ja często tak właśnie polecam limitować takie przekazy, limitować. Jak się interesuję jakąś dziedziną, okej, oglądam to, scrolluję to, ale nie wszystko. Piszą do mnie teraz młode dziewczyny, że są bardzo uzależnione od mediów i proszą o poradę, co ja mam zrobić? Ja bez tego żyć nie mogę funkcjonować. Każdą wolną chwilę przeglądam bezwartościowe strony, ale to jest ode mnie tak silniejsze, że nie potrafię inaczej. Ja widzę, że to się już zaczyna właśnie taka umiejętność takiej, nie wiem, czy słyszałaś może o takim nurcie mindfulness. Tak, tak. No, to jest taka uważność w życiu. Ta umiejętność uważności nam bardzo i wyboru. Mocno, tak, pomaga. Często daję takie zadanie, takie malutkie, od takiej porannej kawy. Wypij ją spokojnie, wstań 15 minut wcześniej, bo te obowiązki, które są do zrobienia, my musimy to zrealizować. Tak. Ale warto czasami się zatrzymać i się zastanowić, jak ja się relaksuję, jak ja odpoczywam, no bo nasz organizm jest tylko organizmem, tak? I często jest tak, że dociskamy, mamy jakieś różne dolegliwości, bóle, już nasz organizm mówi, zatrzymaj się, stop, nie daje rady. A mnie jeszcze. Tak, ale wiesz, to jest dokładnie tak jak mówisz, to trzeba rzeczywiście się zatrzymać i to solidnie to przepracować, dlatego że wiesz, no, nawet to wyjście na spacer z rodziną może być galopadą myśli, gdzie nie zauważysz drogi, którą przebyłaś, a może to być piękny ogród czy kawałek lasu, a może to być właśnie ten moment, kiedy jesteś tu i teraz i chłoniesz wszystko, żeby wrócić z taką cudowną, nową energią. No zobacz, w dzisiejszym czasie wszyscy mówimy o odporności, tak? Tak. Dbajmy o swoje zdrowie fizyczne, ale dbajmy też o swoją higienę mentalną. To jest ważne, bo zdrowie psychiczne wpływa na naszą fizyczność. Tu nie działa, od razu tu się sypiemy. To jest powiązane, bardzo mocno powiązane. Ja właśnie zachęcam do tego, żeby zadbać o to, bo to jest niesamowicie ważne. Jestem trenerką pozytywności emocjonalnej. Właśnie jak skończyłam studia podyplomowe na SWPS-ie w Warszawie, psychologię pozytywną to było jakiś czas temu i zakochałam się w tej dziedzinie i zobaczyłam, jak my możemy wpływać na nasze samopoczucie, na nasze zadowolenie z życia, bo mamy wbudowane, biologia nam wbudowała w nasz umysł taki mechanizm, że my wyolbrzymiamy zagrożenia. Nawet jak się coś małego stanie, czasami dostaję sama telefon, ale zobacz to i to i to, a później się okazuje, że tak naprawdę ta druga strona tak to wyolbrzymiła do takiej rangi, że myślałam, że tam się kończy życie, dom się pali. Ale dla równowagi warto nauczyć się wyolbrzymiać nasze radości. Doceniać te codzienne małe drobnostki, które sprawiają, że chce mi się żyć. Jest taka naukowczyni, badaczka Barbara Fredrickson, która udowodniła, że jest takich 10 emocji pozytywnych, które wpływają niesamowicie na nasze życie, na nasze zadowolenie z życia. Przebadała naprawdę potężną próbę uczestników i to od młodych ludzi do seniorów. I jest w tym 10 przefantastycznych emocji pozytywnych, któremu każdemu polecam do praktykowania, do wzmacniania. Alo, czy możemy Cię prosić, żebyś nam... Mogę powiedzieć, o kilku dosłownie. I ona udowodniła, bo jest bada emocje od kilkudziesięciu lat. I to jest tak, zachwyt, radość, inspiracja, wdzięczność, duma, miłość. To są takie emocje, które bardzo mocno wpływają na nasze życie, spokój. I można się nauczyć się praktykować. Mimo, że mamy dużo obowiązków, pędzimy do przodu, okej, bo jest takie życie, bo żyjemy w takim strumieniu czasu, że nie możemy zapłacić rachunku, nie pójść sobie do pracy, ale możemy się niejednokrotnie zatrzymać i zrobić coś dla siebie, coś małego. To nie musi być, że ja od razu muszę wyjechać na wakacje i zamknąć się w sobie i się nie odzywać do całej rodziny świata. Nie. Wystarczy 10 minut dziennie takiego wyciszenia. Wiesz, jest jeszcze, ja osobiście zwróciłam uwagę na problem, który dotyka chyba większość nas kobiet, a mianowicie pojawiły się też takie kanony, jak
żyć dobrze, tak? Czyli na przykład codziennie siadajcie razem do kolacji, tak? I wiesz, to jest czasem bardzo ciężkie do uzyskania, szczególnie dla nas, bo wiesz, rodzina sobie, my sobie, tak? Okazuje się, że całe przygotowanie tej kolacji, tego wspólnego czasu, to spada na barki tej biednej kobiety. No tak. A może po prostu tą kolację wspólną zamienić na wspólne czytanie książek, tak? Już w łóżku. Zjeść sobie tą kolację tak jak ktoś lubi, tak? Nie wiem, razem to razem, osobno to osobno, tak? Natomiast co ty uważasz o tym, żeby jednak mimo wszystko gdzieś tam troszeczkę wybiórczo podejść do takich dobrych rad, tak? Które nas kobiety też frustrują często, tak? Bo na przykład nie jesteśmy w stanie im sprostać. Wcześniej się powiedziałam o tym, że ważne jest życie w zgodzie sama ze sobą. No nie ma tak, że jest na to recepta, ale dobrze się umówić w związku, szczególnie w jakiejś relacji też. O tym najczęściej piszą dziewczyny, które gdzieś mają właśnie problemy w swoich relacjach. To najbardziej nam doskwiera, tak, że my nie potrafimy budować takiego trwałego związku, a każdy chce być szczęśliwy. Tylko od tego też zależy nasze tak naprawdę przyszłe szczęście, przyszłe życie, jak ja będę w ogóle czuła się w tej relacji. I dzisiaj to nam najbardziej doskwiera, że nie potrafimy rozmawiać. No mój partner nie chce rozmawiać, ja też nie rozmawiam. I czasami wystarczy naprawdę takie małe punkty poprawić w tej relacji, żeby ona się odbudowała. I ja często mówię o takich małych rytuałach, ja nie mówię, żeby codziennie, bo to się nie da. No pracujemy, mam dużo obowiązków, ale na przykład w tą niedzielę razem siadamy do tej kawy, rozmawiamy, coś robimy razem. Bo dla mnie w związku ważna jest taka przyjaźń i zaufanie. No bo jak nie ma przyjaźni, nie mamy o czym rozmawiać, a rozmowa to jest podstawa. Tak. Podstawa, no słowa są podstawą do tego, żeby coś budować. No jak nie ma słów, nie ma rozmowy, nie ma przyjaźni, a miłość... To nie ma związku. Tak, no w pewnym momencie miłość też się kończy, tak? No bo różowe okulary opadają, ta euforia, ta roczna, dwuletnia gdzieś spada, no a później zaczyna się prawdziwe życie. I fajnie się przyjaźnić. I tak jak mówisz, siadamy, ustalamy wspólne zasady, robimy, chodź coś razem zrobimy, porozmawiajmy. Nie wiem, raz na miesiąc coś zróbmy, idźmy na randkę, spotkajmy się. Bo tu nie chodzi tylko o relację taką partner-partnerka, ale też o bliskich, o przyjaciół. Wiesz, przeczytałam taką ciekawą, inspirującą i wzruszającą książkę Bronnie Ware. Jest to pielęgniarka australijska, która przez lata pracowała z ludźmi, którym zostało kilka tygodni, miesięcy życia. Z osobami już takimi starszymi, czego żałują umierający przed śmiercią. I ona to wszystko spisała. Jest takich 5 takich żali, które te osoby gdzieś tam powiedziały ze swoich takich obserwacji życiowych i tam nie było czegoś takiego, żałuję, że nie miałem więcej pieniędzy, żałuję, że nie zrobiłem większej kariery, czy nie kupiłem ładniejszego, większego domu. Nie. Tam były takie żale jak żałuję, że nie zadbałam o siebie, nie zadbałem o siebie, tylko wszystkim usługiwałam. I zapomniałem o sobie. Albo na przykład, że za ciężko pracowałem, że nie dbałem o relacje z przyjaciółmi i z bliskimi, że nie starałem chociaż trochę być szczęśliwszym. To wiesz, to są takie żale. To bardzo mądre, co mówisz, bo rzeczywiście no, bardzo często gubimy się w chaosie czynności, rutyny, tak, biegu. Warto mieć to na względzie. Co? Tak, to są takie też edukacyjne książki, tak, że no, życie nie polega tylko na zarabianiu pieniędzy i na przyjemnościach. No dzisiaj zobacz, wiele osób jednak kojarzy szczęście z przyjemnościami, tak, czyli to jest taka droga na skróty. Często też to słyszę, kupię sobie lepszy dom, lepszy samochód, pojadę na bardziej wypasione wakacje, to ja wtedy naprawdę będę szczęśliwa. Okazuje się, że dochodzimy do tych celów, mamy to i nic się nie wydarza. Bo jak nie będziemy potrafić się cieszyć z tego, co już mamy, no to ciągle będzie nam coś brakowało. Dlatego tak zachęcam do takiej autorefleksji, tak? Czy mi to w ogóle jest potrzebne? Ja to też tak po 40 zauważyłam u siebie, że zaczęłam się pytać, tak? Czy mi to jest potrzebne? Ta nowa rzecz, te kolejne buty, czy kolejna jakaś sukienka. No tak, no w sumie to nie, no to po co mi to? Tak, to jest takie może refleksyjne, ale warto raz na jakiś czas, nie wiem, żebyśmy ciągle chodzili i byli na takim poziomie właśnie zadawania sobie takich mocniejszych pytań. No nie, ale raz na jakiś czas warto się zatrzymać i się zastanowić, czego chcę, czego w życiu pragnę, czy to jest mi potrzebne, jakiego związku chciałabym, tak?
jest dla mnie w życiu ważne? Mhm. Są takie naprawdę istotne pytania, a potrafią czasami zmienić bieg wydarzeń, no bo to, co przeżyłyśmy, to przeżyłyśmy. Przeżyliśmy. I na to już nie mamy wpływu, tak? Tak. Ale to też jest nasza historia, która czegoś nas uczy. To jest moja podróż przez życie, to, co przeżyłam. A dzisiaj warto się zastanowić, co jest tu i teraz i wpłynąć na to, co mogę zrobić jeszcze. Alu, tak na koniec, bo pięknie mówisz, aż zasłuchałam się i tutaj mam już swoje przemyślenia, jak zmienić swoje życie. Słuchaj, bardzo ważne w życiu każdego człowieka jest równowaga, prawda? Tak. Czy podpowiedziałabyś nam, jak spróbować, bo jest bardzo ciężko jakby, tak, zachować taką no, równowagę absolutną, tak, żeby dojść do wniosku, że Boże, to jest ten moment i ta chwila, kiedy o to jest to. Natomiast, żeby się przynajmniej zbliżyć do takiego etapu, kiedy ten balans w życiu uda się choć trochę zachować. Wiesz, jak już mamy tą świadomość, że czegoś mi w życiu brakuje, że coś jest nie tak, no to wtedy warto pójść dalej, zrobić coś dla siebie. No bo zobacz, boli mnie ząb, to co robię? Idę do dentysty. No właśnie, nie myślę sobie, zajmę się z nim w czwartek, w piątek, a może za tydzień. No nie, tak? Skaleczę się, gdzie lecę? Do apteki, plaster, woda utleniona, coś się dzieje, tak? A jeżeli tu nie działa, często nic nie robimy. Zamiatamy problem pod dywan. Wiesz, to też pokazuje, ale przepraszam, że ci wejdę w słowo, ta nasza słabości. Nie chcemy się często przyznać, że coś jest nie tak, bo uważamy, że coś jest z nami nie tak, tak? To jest moja słabość i nie chcę, żeby ludzie widzieli, że ja jestem słaba, tak? Że sobie nie radzę z czymś. Nie, przecież jestem twarda, mocna. Ja podziwiam kobiety, które do mnie przychodzą. One są tak odważne mówić o swoich problemach komuś obcemu. To jest niesamowita odwaga, ogromna odwaga i bardzo im serdecznie gratuluję tej odwagi. I to jest ważne, tak, żeby prosić o wsparcie, prosić o pomoc. Bo zobacz dzisiaj, jak wygląda sytuacja wśród dzieci i młodzieży. No, do 24 roku życia no, jesteśmy w czubie Europy, jeżeli chodzi o samobójstwa skuteczne. Dzisiaj już tacy mali, siedmiolatkowie popełniają samobójstwo. Więc warto zadbać o tą równowagę psychiczną, o to nasze zdrowie, no bo jak chcemy budować dobre życie? A każdy z nas, tak jak wcześniej powiedziałam, chce być szczęśliwy, chociaż starać się, starać się. Oczywiście można się nauczyć optymizmu, pozytywności, takiego lepszego nastawienia i dobrych myśli, bo to też jest neuropsychologia, neuronauka, która mówi, że można. Warto, zachęcam bardzo do tego, bo się naprawdę lepiej żyje i lepiej się pokonuje te trudne zdarzenia, bo w życiu zawsze one będą. To nie jest tak, że nagle odpłyną, ja będę się cieszyć, no nie. Ta umiejętność pokonywania tych barier, burzenia czasami tych murów, tych blokad, które gdzieś w nas siedzą. I psychologia pozytywna to udowadnia, że pozytywność buduje siły psychiczne, że przełamuje negatywność, że lepiej się czujemy. Jesteśmy bardziej sprawni, żyjemy życiem takim zaangażowanym, spełnionym. No a każdy z nas chce, no bo każdy z nas ma czas ograniczony. To nie będziemy sobie siedzieć wiecznie. I warto, często też zachęcam, posłuchać starszych osób. Zapytać się babci, babciu, czy ty byłaś szczęśliwa? Niejednokrotnie te starsze osoby chcą o tym mówić, tylko nam się wydaje, a Sasza to ona już życie przeżyła, a niejednokrotnie właśnie mają tyle do powiedzenia. I warto tego posłuchać. Drodzy Państwo, to dzisiaj będzie tak nietypowo, bo nasze spotkanie taką złotą myślą zakończy Ala. Alu, co byś poradziła naszym odbiorcom, naszym słuchaczom jako taki pierwszy krok do tego, żeby poczuć się dobrze ze sobą, żeby poczuć się szczęśliwym? Cieszę się, że w ogóle jestem tutaj z Wami i biorę udział w tym wywiadzie. Laura jest przecudowna, od razu ta więź między nami gdzieś zaiskrzyło. Bardzo Ci dziękuję, Alu. Cieszę się, że będziemy robić dalsze projekty dla naszych kobiet, które bardzo mocno tego potrzebują. Kochani moi, każdy z nas jest ważny. Pamiętajcie o tym. Każdego życie jest ważne. Dbajcie o siebie. Jeszcze tyle pięknych dni w życiu przed nami, ale jeżeli ty nie zadbasz o to, to kto? I proście o wsparcie. To nie jest żaden powód do wstydu prosić o pomoc. Proście, bo czasami wystarczy mała rzecz do zmiany, malutka, zrobić krok do przodu i to życie wygląda inaczej. Także moi drodzy,
Dziękuję Wam za to zaproszenie i dbajcie o siebie, bądźcie dla siebie dobrzy. Tego Wam serdecznie życzę. No i szczęścia. Szczęścia, dużo szczęścia. Tak, życzymy bardzo dużo szczęścia i sobie, i Wam. Alo, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę cudowna rozmowa i powiem Ci szczerze, że spotkania, które propagujesz, jakiś czas temu rozmawiałyśmy z Karoliną Nowakowską też na temat Waszych warsztatów, to jest cudowna sprawa i warta po prostu absolutnego polecenia, dlatego chociażby, żeby się na chwilę zatrzymać i sprawdzić, czego tak naprawdę potrzebujemy, co dla nas jest ważne, istotne w życiu, tak? A wtedy to już szczęście przyjdzie samo. Tak, no bo jak zaprosimy tą pozytywność, te dobre emocje do mojego życia, to naprawdę lepiej nam się żyje, awansujemy, mamy lepsze relacje z bliskimi, z przyjaciółmi. Tu też nie chodzi o to, żeby każdy nas lubił, no bo nie. Ale jednak, jeżeli ja czuję się pewnie, mam poczucie takiej własnej wartości i moja samoocena wzrasta, mogę pomagać innym, mogę wspierać innych. I właśnie taki mamy przekaz z Karoliną. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy.